Hej! Cześć wszystkim z tej strony Esu, a to jest Stalker Clear Sky. Sztakler, czyste niebo! Moi drodzy, skończyliśmy, w zasadzie zaczynamy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy, czyli tutaj na południe od tego bloku. I jaki jest plan? Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, lecimy na północ, jest wesoło, och tak. Jest zajebiście wesoło. Co chwilę anomalie, co chwilę promieniowanie, naprawdę przekokrzone oddziały monolitu stają nam na drodze, ale czy damy radę? Tak, damy radę! Więc obejdźmy to gówno. I zapiszmy to. Okej, na razie widzę, że jest czysto. Że niebo jest czyste, to widzę na pewno. A to nam dobrze... O, taka ławka w zasadzie stała kiedyś u mnie pod blokiem i nikt jej nie naprawił. Wyglądała identycznie, tylko że... To było w czasach, kiedy jeszcze nie było apokalipsa, tutaj jest apokalipsa i ławka w czasie apokalipsy wygląda w zasadzie lepiej niż przed apokalipsą, nie? Dobra, ale my mamy tutaj w zasadzie skrytkę gdzieś. O, czy to jest to? Nie, to nie jest to pewnie. Dobra, nie sraj żarem. Gdzie jest moje 300 baniek? Co tu jest napisane? Plecak truposza. Wrzucił go pod most. Wow, to jest zajebista skrytka. Szacunek, to jest naprawdę jedna z lepszych skrytek w tej grze. Naprawdę bym jej nie znalazł, gdybym nie wiedział, nie? Dobrze, tu są anomalie, które wyglądają bardzo niebezpiecznie i nawet nie chcę sprawdzać, co robią. Ponoć nazywają ich teleporterami, czy teleportami, czy jakimś innym... Kuźwa, serio muszę tam iść? Jezu. Co poszło nie tak? F5. Wejdźmy sobie tędy. Pojebane anomalie. Aha. Okej. Normalka, normalka. Ja muszę iść mniej więcej w tamtym kierunku, czyli przez tą bramę przejść. Dobra, przebiegnijmy obok nich. F5. Ostrożnie. Okej. Dziap! Okej. Seems legit, jasne, że tak. Bez problemu ja to robię. Okej, a jak to mam przejść? Już wiem. Via autobus. Okej, przeszedłem. F5, zapiszmy. Swoją drogą myślę, że przydałby się raz na jakiś czas zapis normalny. Na przykład 21. Okej, i teraz mamy w lewo skrytkę, przeczytajmy o niej. Widziałem czyjś schowek za garażami, ale nie miałem czasu go przejrzeć. Jest w dużej rurze za drzewem. F5. Lękam się trochę, wiecie? Klimatyczne jest to miejsce. Oj tak. Okej, dobra. Odszukaj drogę przez plac budowy. Za garażami w drzewie w rurze. Coś takiego było tam napisane. Jest. No, apteczki zawsze spoko. Bardzo się przydadzą. Wyłączmy to. I teraz tak. Tu mamy bardzo dużo monolitu, którego byśmy przecież nie chcieli wkurwiać. No jasne, żebyśmy chcieli, głupio gadam, nie? I wkurwimy go. Tylko postaram się zrobić to jak najdłużej się da cicho, ponieważ oni są naprawdę ładnie uzbrojeni. I nie jest to najfajniejsza rzecz w tej grze. Dlatego, aby zrobić cichą akcję, zaatakujemy ich totalnie od frontu. Dokładnie tak. Dobrze, F5. Okej. Nie, kuźma, mam naprawdę złe przeczucia mam co do tego. Mam naprawdę złe przeczucia. O, zrobimy tak. Przeszukamy teren. Scanning the area now. Obszar zeskanowany. F5. Czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi na wpierdol? Tak! Ha! Fuck, ja nie byłem gotowy! Ja jebieś... Kuźwa, co by... Co... Co to było? O, właśnie. Tumik, zdejmuj.
Dobrze. O ty kurwa. Przejebane, słuchajcie, przejebane moim zdaniem. Po co nie strzelają? Odpowiedzcie mi na proste pytanie, po co? O! Idealnie! Dokładnie, koleś. To jest twoja strategia, wchodzić w linię ognia, kiedy zabiłem twojego kolegę. Zasłoń go ciałem. O ty kurwa, tu jesteś, tak? Tu jesteś, chodź tu. Chodź tu! Olbym granatnikiem was pierdzielnął, o Jezu, jak to byłoby przyjemne. Okej, okay, zgaśmy to. F5, nie! Głupi pomysł. Dobrze. Powoli się przebijamy, słuchajcie. Powoli się przebijamy. Naprawdę mogło być gorzej. Jakiego heada zarąbał. Dobra, dawać dalej. Nie, ja wyjmę na was grubszy kaliber. O cholera, nie wyjmę na was grubszego kalibru jednak. Bo nie mam amunicji. Fraku, bić. Kto tam napierdala? O Jezu, słuchajcie, to jest naprawdę piękne w tej grze, że wyrusza się gdzieś z całym oddziałem i ten oddział macie totalnie w dupie. I samemu się rozwala tutaj 20 osób. Skąd, kto i czemu? Stąd, tak? Dobrze. Dobra, dawaj. Solo! Dobrze, poszło. Świetnie, ty kolejny? Dawaj. Dawaj kurna, dawaj kurna, dawaj kolego, dawaj, chodź. Tu jest trochę niebezpiecznie. Tak stwierdziłem. Masz ty kurna mać. Fuck. Póki ja ich tutaj nie wybiję z tej ściany, to ja nie chcę wchodzić do środka, bo to będzie pułapka. Ja będę okrążony wtedy z każdej strony. I dlatego tak długo tutaj czekam w tej okolicy. Dobrze. 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 Dobrze, czysto. Ładna latarka swoją drogą. Patrzcie, patrzcie go! Ojejku. Cudo, cudo. Dobra. Om nom 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 nom. F5. I zasuwamy dalej. Dobra, obejdźmy go. Tutaj nie obejdę, o, cholera jasna. Może tutaj się uda? Co za koleś, czemu on tutaj leży? Odpoczywasz, tak? Spoko. Dobrze, pozbierajmy troszeczkę rzecz z ciał. Ciao! Hello! No, świetnie, ta amunicja mi się bardzo przyda. Kto? No, dawaj. Nie widzę typa kompletnie. No nic. Weźmy sobie to. Tu też jest czysto. Weź, nie, stąd nic. Kiełbasy też nie, podziękuję. N. Tu jest koleś. Dobrze. Dobrze. Dobrze, chyba warto zaryzykować i wejść w końcu. Kurwa! Jak bezczelnie w oczy. Znaczy w oczy, w plecy strzelają. Nawet nie wiem skąd.
Czuj się jak w Battlefieldzie jakimś pieprzonym. Walą po plecach po prostu... równo. Dobra, idę. Naprawdę, YOLO. Już mam dość tego czekania tutaj. Dobra. Dobra, chyba czysto. Chyba się udało, w końcu. Boże. Co ja tu przeżyłem, słuchajcie. Co ja tu przeżyłem. Weźmy sobie to. Naprawdę, taki oddział samemu pokonywać to nie jest nic przyjemnego. Kurwa, kolejny. Kto? Gdzie? Ciekawy, czy jest jakiś koleś, który naprawia rzeczy. Jest naprawdę ciekawy. Bo przydałoby mi się zbroję naprawić. Którą mam na pewno... zniszczoną. Kurwa. Jezu, ile ich tu jest? Słuchajcie, to naprawdę nie jest normalne. Ja to powinienem z całym oddziałem atakować. Co jest? Twórcy troszkę przesadzili. Jeszcze zbieram ich bronię, ale okej, dobra. Jakoś idzie, nie umarłem jeszcze ani razu. To wywal to. No, dawaj. Dobrze, ta amunicja mi się zawsze przyda. Nawet mi się nie chce ich liczyć, bo ja chyba nie umiem do tylu liczyć. Żeby tutaj... O, dobra, lecimy na górę. Zobaczymy, czy będzie kolejny jakiś tutaj bolek. Bolka nie widać. Cyk, chleb. N. Cyk. Amunicja się przyda do naszej pseudo-snajperki. No, jest kolejny. I z czegoś mocnego napierdalał do mnie, słuchajcie. Z czegoś naprawdę głośnego i mocnego. Jestem ciekawy, co to takiego jest. Aha, zwykły karabin. No cóż, myślałem już, że będzie jakaś snajpera fajna. Kurde, cieszyłem się. Już na zapas. Okej. Czy jest tu jeszcze jakiś cwaniak? To daj 5 zł. Ślicznie, okej, dobra. O, mam. Ile tych granatów ja mam? 2 granaty, szkoda tracić. Jednak muszę nożem. Dobra, podniesione wszystko. X i wywalmy sobie przy okazji znowu tą amunicję, którą niepotrzebnie. Automatycznie podnoszę F5. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Z tej strony wygląda to dziwnie. Z tej strony wygląda to całkiem spoko. Tu jest ładny widoczek na sam środek. Wystarczy, że zamontowaliby w tym miejscu, w którym stoję, PKM-a i napierdalali do każdego, kto próbuje wejść od bramy. No, nie przeszedłbym, naprawdę. Nie przeszedłbym w tym momencie. Oni sobie tutaj siedzą wesoło. Okej, a tu jest druga część Prypeci, którą musimy zwiedzić, plus tam jest oddział Czystego Nieba, który mi oczywiście pomógł bardzo mocno podczas tej akcji. Bądźmy im wdzięczni. Okej, nie, Jezus Maria. Teraz muszę chyba tam zejść, jeśli dobrze rozumiem. Tylko nie wiem jak. O, tu wygląda jak całkiem spoko zejście. Problemem może być w zasadzie tylko i wyłącznie to, jak ja się przedostanę za bramę. To jest dobre pytanie. O. A, no tak. Ej, najemniku, dobrze cię widzieć. Wyjście z Limańska jest bardzo blisko, ale musimy mieć się na baczność szybciej. Szybciej. Dobra, szybciej, szybciej. Fajnie, że mi pomogliście. Kuźwa, kutasy. O, jednej skrytki zostawiłem. Trudno. Dobra. Jezu, czemu ty granat wyjąłeś, człowieku? Co z tobą jest nie tak? Torba na strychu. Torba, borba, ósme smakę. Eus, deus, kosmateus. Dobra, torba na strychu mówisz, tak? To wy się strzelajcie, tym razem ja wam nie pomogę. Tym razem to będę ja. Okej, tu mamy jakieś schowki. Tajne skrytki. Ale nic nie ma i czemu to wybucha? Torba na strychu.
Nowe zadanie. Wróć do dowódcy grupy, a może zsijcie mi pałę? A? Co wy na to? Za tą pomoc? Dobra, tajne przejście na dach. Słuchajcie, odkryłem tajne przejście na dach i teraz jestem prograczem w tym momencie. Dobra, czy ja na pewno mam tędy iść, bo wydaje mi się, że zwiedzam jakieś dziwne peryferie mapy. O kurna mać! Snajper wali z wieży! I to do mnie! Okej, F5. Wróć do dowódcy grupy, do opuszczonego szpitala. Przejście już jest przed nami, a koleś wygląda jakby nie za bardzo chciał... Spierdalam. Okej. Dobra, to co? Może pojedynek snajperów, kolego? A? Pewnie, że tak. Kretyn. Boże, jakim trzeba być downem? Serio, jakim trzeba być downem i jakim farciarzem, żeby stać w wieży, być snajperem, strzelać do oddziału wroga, tuż koło wielkiej czerwonej butli, która wyjebała pół wieży właśnie w powietrze i jeszcze to przeżyć. Ale dobra, tu mam dobrą pozycję strzelecką. Nawet bardzo dobrą, bym powiedział. I mógłbym teraz sobie postrzelać do monolitu. Tak. Co masz, Ri? Dobrze, czy mamy tutaj jakiś cwaniaczków? Zobaczmy. Tu są cwaniaczki. Tutaj nie ma, o dziwo. Dobra. O nie, kurde, przecież ja tu zginę, jak zeskoczę stąd. Ja nie mogę w ogóle... What the fuck? Co ja tu odkrywam? Jakie przejścia? Fuck. Czajcie to? Obeszłem ich. Obszedłem ich, przepraszam. Kto wymyślił broń, którą trzeba przeładowywać? Naprawdę. To jest dla mnie zagadka. O, świetnie. Świetnie. Przynajmniej w... dobrze, pokażę wam teraz, co to jest na kurwianie w przeciwnika. Podobało wam się? Mam nadzieję. No, no to widzicie, że chyba jednak ta broń nie jest dla mnie. Dobrze, w takim razie. Cóż mogę rzec? Kto strzela do mnie i dlaczego ty? Alt. F4. What? F4? Jaki pedał? Nie chcę nikogo obrażać, ale to było naprawdę tutaj chamstwo. Cudowne. Cudowna celność. Dobrze. Won z tym barachłem. Okej. Okej. Zastanawiam się, kto strzela, wiecie? Naprawdę nie wiem. Nie wiem. Dobra, wracam do grupy chyba. Tu już nie ma co robić. A jednak było. Dobrze. Dobrze, F5. Zejdźmy. Ale ich zaatakowałem od góry. To mi się podoba, wiecie? To mnie naprawdę miło zaskoczyło w tej grze. To, że można zrobić misję na tyle sposobów. W sensie na... Co jest, kurwa? Misję na może nie tyle sposobów, co raczej... mogłem na przykład pójść od frontu razem z grupą, a mogłem to obejść. I to było fajne, to było naprawdę przyjemne. Dobrze. Wrócę teraz do grupy, bo widzę, że jednak skrypt się nie wczyta. Ślicznie spadłeś na stopę, ślicznie. Nity postawiły ogrodzenie i podłączyły je do prądu.
A, to dlatego. W mieście nie ma źródła prądu. To oznacza, że musi być tu gdzieś generator zasilający obrodzenie. Kable prowadzą do budynku po prawej. Odwrócimy uwagę snajpera, żebyś mógł wejść do budynku instytutu i wyłączyć ten generator. Aha, okej. Okay. Teraz mam tutaj wejść, tak? Dobrze, spróbujemy. Jak rozumiem, to tędy, którędy wchodziłem już. Dobrze. Jasne. Gdzie ten generator? Odszukaj generator, wyłącz generator. Czy to jest generator kobla? Halo? Wyłącz generator kobla. Dobra, nie widzę go, wiecie? Nie widzę go ani trochę. Na strychu raczej... O, czy to to? Tak, to na pewno to. Dobra. Kurde, no. Dobra, spróbujmy się przebić przez to. Chociaż może mi się uda przejść. Nie. Dobrze. Czy jest tu generator? Czy ta lodówka jest generatorem kobla? No niestety średnio. I średnio chroni przed kulami, wiecie? Tak stwierdziłem wtedy. Bo dostawałem przez nią. No niestety, to nie jest to. F5. Na strychu już byłem. Wyjście z budynku. To miało być w budynku w zasadzie. A nie poza budynkiem, ale co ja się tam znam? Generator ogrodzenia. Przecież mógłbym pójść za kablami tak na chłopski rozum, ale zobaczmy jeszcze raz strych, na którym już byłem. Tu coś jest, ej. Ej, tu co jest? Ej, tutaj jest. No dobra. Jeśli tak, to znaczy, że to jest po tej stronie. Ale to nic nie zmienia wciąż. Obejść tego się też nie opłaca. Boże, jak to zrobić? Jakoś na balkon zejść? Nie mam kompletnie pomysłu. Tutaj zaskoczyć może się uda. Udać się udało, ale po co to? Kurde, jestem troszkę w kropce, wiecie? Tak mogę się tutaj majtać nawet i pół godziny, póki tego nie znajdę. Generator kobla, generator... Kurde, nie mogę wejść. The fuck? To nie jest generator kobla, tylko... Co to jest w ogóle? To wygląda jak pomieszczenie z generatorem, który jest za połową dachu. Czyli w zasadzie... W zasadzie tutaj, za tymi drzwiami. Czyli w zasadzie nade mną w tym momencie jest nade mną generator. Drzwi jakieś. Jakieś gunwa. Cholera jasna. Ale zagadka. Nie, nie, ja jednak mam wrażenie inne. Ja mam wrażenie, że nie chodzi o ten budynek, w którym jestem, tylko o ten, w którym ja tam dwa razy zginąłem wam pokazując PKM-a. Tak mi się wydaje, że to chodzi o tamten budynek, dlatego tu jest ta otwarta droga przez dachy, którą ja wcześniej odkryłem. Nie spodziewali się twórcy, że taki bystrzak OS-u będzie grał w to, co? Głupio wam teraz? Jak oglądacie mój let's play, twórcy Stalkera? Bo na pewno to robicie. Dobrze. Dobrze, dobrze. Sorry, że tak macham. Ale to prawdopodobnie jest tutaj! Chop, 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 chop. Wow. To nie wygląda, jakby to było tutaj, ale kto wie. Przedrzyjmy się przez gówno! You shall not pass! Poszło. Dobrze. Schodzimy. Dobra robota. Zasilanie ogrodzenia zostało odcięte. Najlepsza robota, kolego. Dobra robota. Główny oddział jest gotowy do przejścia przez Limańsk. Oddział czołowy, waszym zadaniem będzie znalezienie wejścia do podziemi Prypeci. Wejście jest gdzieś w starym szpitalu na obrzeżach Limańska. Współrzędne macie w PDA. Wejście do Prypeci przez stary szpital? Come on. No dobra. F5 w takim razie. No i co? I tutaj mamy przejście dalej, jak rozumiem. Chcesz. Jezu, kolesie, nie pchajcie się tak, kuźwa. Przecena śledzia na Wigilię, czy jaki chuj? Dobra, przejdź w inne miejsce, lecimy. Przejdziemy teraz sobie do starego szpitala. Old Hospital. Po rosyjsku. Inaczej. A ja sobie w międzyczasie
Snufnę, moi drodzy, moją tabaczkę, która jest biała i wesoła. Co jest, kurczę? Dzwonią. Sekundkę. Przepraszam was. Nie chcę przerywać nagrywania, potem będę musiał to sklejać i będzie to dłużej. Tylko zobaczę. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze. I jesteśmy gdzie? Jezu, gdzie my jesteśmy? Co to jest? To jest Prypeć. To jest elektrownia. Tu jest Limańsk. Co to jest? Bandyci, wysypisko, dostarcingowej 2000, ulepszenia, zwróć przedmiot, okej, okay. Jak tam u mnie w ogóle z... O Jezu, jaki słaby stan, słuchajcie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Przydałoby się to naprawdę naprawić, nie wiem czy w ogóle jeszcze będzie jakiś koleś, który naprawia. Ale dobra, lecimy naprzód. Dobra, las i jest... Pomocy, jesteśmy przygwożdżeni wejściu. O, czyste niebo prosi o pomoc. Dobrze. Ile twoje życie jest warte, kolego? Powiedz mi. O, jest klimacik, czujecie go? Czujesz to? Czujesz tu jamę? Ja papi papupa? Jest i stary szpital w takim razie. I co my tu mamy? Mamy... stare rzeczy. F5. Przygwożdżeni jesteście. Kto do was strzela? Czy to monolit? Siema. Ostro. Nie dość, że KM, to jeszcze snajper. Serio, nie mogliście go trafić, zjeby? Boże, dwa naboje mi wystarczyły. Dobrze, dobrze, weźmy te rzeczy. Ja się bardzo cieszę, że do snajpery mam dużo naboi. To jest naprawdę dobre. To jest naprawdę pocieszne. Aha, chemista wali. Dobrze, już idę, już, spokojnie. I wbiegł. I się zbliżamy w takim razie. Monolit, zatrzymać go, mówił do mnie. Dobra, zamknij mordę. I tak nie słucham twoich rozkazów, co to jest? Czemu tu jest skrytka, w której nic nie ma? Wow! Shit. Uwaga, biegniemy. Biegnij, kurna, biegnij! Dobra, F5. Idziemy ostrożnie, słuchajcie, idziemy ostrożnie. Pełna ostrożność. Dobrze. Okej, tam jest typek. Tam nie ma typka. Dobra. Mam nadzieję, że nie zginę. Uwaga. Okej. F5. Lecimy. Granada! Co tu monolit robi swoją drogą? Co tu robi monolit? F5. Dobrze. Dobrze. Szkoda, że granat nie zadziałał, bo naprawdę sytuacja była przednia na użycie granata. Ale co ja się tam znam? O, sorki.
Dobrze, dobrze. Mamy już skrytkę po drugiej stronie, czyli w plecaku, w którym już patrzyłem. Smutne, prawda? Okej, porozbijajmy to. Kurwa! Dobrze. Wiecie co, ja naprawdę mam wielkiego pecha co do nagrywania podczas kiedy dzwonią do mnie telefony. To jest tak bardzo typowe. Dobra, zaraz będziemy kończyć odcinek, bo już w zasadzie jest czas. Tylko chcę ich tutaj powykańczać na szybko headshotami. Okej, przy okazji pozbierać te łachy. O, świetnie, dobra, dobre rzeczy mają, dobre rzeczy. Nie. Tak. Cofniemy się tutaj. Ja tylko w zasadzie wyrzucę parę rzeczy, wyrzucę to, wyrzucę to wszystko. A 10, 10, czym to się różni? 54, 7, 1, coś tam. 450. A to 1000 przeciwpancerne naboje snajperskie kolibru. Szkoda, że ja wciąż nie mogę znaleźć snajpery dobrej. To by byłoby świetne, naprawdę, bo chciałem grać troszkę snajperem. Dobra, kończymy tutaj. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia już w kolejnych odcinkach Stalkera. Będziemy czyścić ten szpital, będziemy im wpierdalać, będziemy wysuwać monolit stąd, no i lecieć dalej na północ do Prypeci. Na razie, cześć, trzymajcie się, papa, hej. I pamiętajcie o kciuku w górze oraz o komentarzu, jak wam się podobał odcinek. Na razie, cześć, papa, hej.